Teraz akurat, kiedy jest największy syf. Dobrze, witamy w naszym pokoju przy Times Square, Manhattan, Nowy Jork. Kolejny dzień, trzeci dzień. Dzisiaj Financial District, ale nie o tym teraz. Teraz o tym, że robimy poprawę krążenia z Roburem codziennie. Wczoraj 63 były chyba pompki, tylko teraz nie pamiętam, więc fajnie by było zrobić więcej jak 65 powiedzmy dzisiaj. A rozruch codzienny ze mną to będą podciągania na elewacji. O nie, chyba się wstydzę. Halo, puśćcie. Nie, wstydzę się, pani sprząta. Jak tutaj to zrobię, no. 10 lat na YouTube. Tutaj zobaczcie, plama, ktoś zginął, może. Albo się zeszczał. Eść? No eść. Jedziemy, rozmaństwo, jedziemy. Oj! Dziesięć. 70. Chyba, żeby było gdzie pójść jutro. 76 plus 10. W ogóle się pompek nie robi, raz zrobiłeś i 10 więcej już dzisiaj. Strasznie nabija ty pompka. Żaden teraz hammer, co się robi, czy wyciskanie na siłce, tak nie nabija. Ten palec. Bez palca robi te pompki. To bez kitu. W powietrzu jest ten palec, naprawdę. Lewitujący palec. Dawaj z palca. Ale akcja, to ale samo. Ale ciężko. Morning. Oh, we're leaving in 10 minutes, okay? Nie wiem, co wnikasz. Dobrze, krew płynie. Taka chyba na tricepsy, nie? Technika. O, jakaś tutaj jest starożytna technika, bym powiedział. Maju, co to było? Jak było odkurzacz ostatnio, nie je. Mówię, że śmieszyliście o tej pozycji. Chyba to, ale nie, no jednak nie. Co jest? Dobra, Dyson, kończymy. Brawo, Henry. Znajdujemy się pod flertą Wood Building i jest to budynek Uniwersum Spidermana, gazety Daily Bugle, na której Peter Parker robił zdjęcia wtedy, kiedy nie był Spidermanem, chociaż wtedy, kiedy był Spidermanem, też robił. No i tyle. Chciałem sobie zobaczyć, jak on wygląda w rzeczywistości. No niestety jest w renowacji, ale nie wiedziałem, że jest taki wysoki ten budynek. Myślałem, że na tle Nowego Jorku on będzie takim niższym budynkiem, a jest wyższy niż myślałem. Peter Parker tu był. Jak ustalali, ale on górę obchodził. Wiesz, co by tu rozmawiali, jeszcze zaczęli w ogóle nagrywać. Chodziło mu się na pewno. Na pewno w tym miejscu się opierał. Jego na przykład robił. Dobra. Bardzo blisko dzielnicy w San Francisco. Tam też bardzo zbliżony klimat, tylko za chwilę kąt nachylenia. Jednak zrezygnowaliśmy z Chinatown, ponieważ podejrzane jedzenie było. No my, Chińczyki są w Polsce wszędzie i to były takie klasyczne Chińczyki. I fajnie duży market. Coś bardzo tutaj konsumujemy, tani. Nie?
ten chodnik, dajemy pas pośrodku tego chodnika i otrzymujemy taką standardową drogę u nas, powiedzmy w centrum miasta, gdzieś dwupasmową. Obok jest jeszcze węższy, na pół to zielone robimy i mamy tak jakby chodnik dla pieszego i już jest kolejny budynek, nie? Zobacz, tutaj już by się zaczynał kolejny budynek. No i jest wąsko w chuj. Generalnie no lipa, no nic się już z tym nie zrobi. I żeby mieć taką przestrzenność, taki komfort, to trzeba po prostu zmienić kontynent, nie? No, ze względu na to, że no po prostu Europa jest starsza, ściśnięta, no i nie ma miejsca na pewne rozwiązania, no szkoda. U nas jest problem, żeby na podjeździe zrobić takie wielkoformatowe płyty, bo większość ekip odmawia wykonania ze względu na trudność położenia tak ciężkiego materiału, a tutaj wszystkie ulice są tym wyłożone. Pomyślcie o kobietach prowadzących wózki z dziećmi albo o osobach z niepełnosprawnościami, nie? Tutaj, żeby to wyłożyć, maszyna musi przyjechać, a u nas człowiek to robi, stanie. A ile kostek jednak w Polsce musi być co chwilę poprawianych, bo są wybijane? A ile idzie na służbę zdrowia, bo... Zdrowa! Bije się kostka, ktoś skręci nogę i później musi... To prawda. Łańcuszkowa reakcja. Nie wiem, z czego to wynika. Nie, że z możliwości finansowych, powiedzmy, ale może to wynikać z tego, że ktoś po prostu... Nie pcha tematu tutaj hajsu, wiesz. Więc jak jest dobrze, to po co zmieniać? Jakieś nie wiem, dofinansowania są. Nie wiem, czy to wynika, nie znam się. Może jest ktoś kompetentny w tym temacie w komentarzach, kto nam powie, jak wygląda taka procedura. Dajcie znać, o co tutaj chodzi. Nie możemy mieć w Warszawie, powiedzmy, we Wrocławiu, w Warszawie, fajnych takich płyt, nie? Na przykład, dajcie znać. Wiesz, co jest ograniczenie? Taką płytę, magazynować ją. Palety na palety, transport i tak dalej. Są firmy, które uczestniczą w przetargach, nie? Więc tak jakby to nie powinno być zmartwienie osób, które organizują to przedsięwzięcie, czyli radnych, nie wiem, czy to robią radni. No widzisz, no jesteśmy trochę baranami w tej materii, ale... Ja to porównał do logistyki na przykład naszych energetyków, a na przykład jak chcesz na całą logistykę lodów masz, że koszt tej logistyki jest, wiesz, dużo większy. Kilkakrotnie większy. Mhm. No i w przypadku płytek i kostki chyba to jest coś takiego fajnego. No czyli po prostu cena, no czyli po co w ogóle gadaliśmy o tym, po co rozpoczynaliśmy temat. Dobra. Jakie masz skojarzenia z Brooklyn Bridge? Spider-Man. No Miles Morales, to graliśmy wtedy jeszcze na Krakowiaku. Tam też spadała Mary Jane. Zielony Goblin ją trzymał, w jednej łapie trzymał linę, na której kolejkę górską trzymał, a w drugiej Mary Jane. Musisz wybrać, Peter, nie? Ukochaną coś dam, bo to ten aktor, William Dafoe. I puścił, nie? No tutaj są podejmowane kluczowe decyzje związane z giełdą. Nie wiem, czy amerykańską, czy światową, nie wiem, nie znam się na tym. Jak każdy z nas oglądałem Wilka z Wall Street, ale jakoś powiem wam, że jest to miejsce, którego tak dokładnie nie kojarzę. A jak Wall Street mi mówisz, to ja widzę wyświetlacze z akcjami. Tak naprawdę i wnętrze jakiegoś budynku, w którym te wyświetlacze są ewentualnie i masę ludzi, która tam pracuje. Drogie panie, proszę nie demoralizować Nowojorczyków. A to nie jest aż takie złe, nie? Jak płynęliśmy na łódce, to właśnie miałem taką refleksję, że tak się wszyscy podniecamy i wszyscy, nie mówię o nas, ale o nas wszystkich jako ludzie, tak się podniecamy tym Nowym Jorkiem, a to człowiek wyrzeźbił. A nie ma się szacunku tak do drugiego człowieka czasami, a to człowiek popchnął, zaplanował, stworzył, tyrał. Dlatego, no co, no respektuję tutaj dziewczyny za ten performance. To. Szanuję was jako ludzie, no po prostu zobacz, wasz gatunek stworzył tak piękne miasto, ludzie przychodzą, się zachwycają, trzeba szanować drugiego człowieka, nawet jak leży na trawie i udaje żula.
Jedna rzecz ci się nie podoba. Lot helikopterem. O właśnie. Kurde, nie wiem, czy bym potrafił się zrelaksować. Czy mi to potrzebne? No nie, bo z budynku widzę panoramę. Ja bym się nie dziwił, jakbyście wzięły ten lot helikopterem i kisiły to przez cały wyjazd. Ale zepsułeś teraz całą niespodziankę. W poniedziałek i co, wzięłaś? No kurde, ja. Na wtorek, nie, na wtorek wzięliśmy. No nie, no to ja nie lecę. Nie wzięliśmy. I dzisiaj, z okazji, że wstaliśmy wyjątkowo wcześnie, jest stosunkowo bezpieczna godzina, testujemy nowojorskie metro. Dużo na grupkach nowojorskich ludzie piszą, żeby uważać w metrach, bo są ludzie, którzy chodzą i wpychają innych pod pociągi, więc żeby nie podchodzić do linii. Wpychają pod pociąg? Tak, no tak jak masz dużo bezdomnych, ludzi, którzy mają swoje fazy, to są ludzie, którzy chodzą i wpychają pod pociągi, więc żeby nawet przy podjeździe nie trzymać się blisko linii, tylko mieć dystans. Nie podjechał z impetem w ogóle? No bo się zatrzymuje. A myślałyście, że wam kiecki podwieje i po to brałyście je tyle tysięcy kilometrów. Jak w słomianym wdowcu Marilyn Monroe. No trudno, nie będzie estetyki ujęcia. Ciekawe jest to, że punktem widokowym odwiedzanym przez ludzi i z pocikiem, w którym siedzą i podziwiają widok, jest widok korka, co? Wnioski, nawet korek w Stanach zmonetyzują, bo tutaj jeszcze jakieś dżinsy są na sprzedaż. Props oczywiście, props. No jest właśnie taka akcja, że Warszawy, powiedzmy już po 30 latach życia w niej mam trochę dość, bo jest ścisk i tak dalej i wolę, właśnie dlatego się budujemy koło miasta, ale na przykład tutaj, patrzcie, prosty myk, że ulica jest szersza, powoduje, że no jest po prostu czym oddychać, nie jest dużo przestrzeni i ja jako warszawiak mówię od 30 lat, ja tutaj się nie czuję przytłoczony, nie, bo mnie serio miasto już też wirki, nie, ta ciasnota, nie. Wiem, że jest hype wakacji, ale to nie to, nie? Nie jest aż tak klaustrofobicznie. Nie jest. Jak się ktoś tutaj urodził, to oni to określają, że to jest małe miasto i oni się tutaj duszą, nie? No bo oczywiście no nie mają tej mojej perspektywy. To jest wszystko kwestia punktu nie? Oczywiście. Widzenia. Samo było, gdy polecieliśmy na zachód, to tam z kolei olbrzymie wrażenie robiła ta przestrzeń. Po horyzont potrafiliśmy mieć zupełnie pusty plac, który prawdopodobnie w Polsce już dawno byłby zagospodarowany na tyle różnych sposobów, a właśnie na zachodzie jest mnóstwo takich płaskich, długich powierzchni, które są absolutnie dzikie. No i wiadomo, że Nowojorczycy właśnie mają na przykład ten punkt widzenia. I w Nowym Jorku chyba parkingi są jedynym wyjątkiem od reguły braku ścisku. Jesteśmy na dzielnicy Waverly Place, którą możecie kojarzyć z serialu Czarodzieje z Waverly Place. I póki co jest to ulubiona ulica Natki. To ja jeszcze tylko zrobię aktualizację tego, o czym mówiłam wcześniej, że mam wrażenie, że wszędzie pode mną są tory metra, albo że budynki pracują. Wydaje mi się, że to jednak kwestia błędnika albo innej grawitacji, bo w zasadzie od poniedziałku cały czas stojąc wszędzie, tak jak tutaj, mam wrażenie, że muszę się balansować, bo cały czas jakby podłoże pode mną drżało. Nie wiem, czy ktokolwiek miał takie doświadczenia. Będę wdzięczna za komentarze, jeżeli dacie znać, czy tylko mi siada błędnik,
po drugiej stronie globu, czy faktycznie jest coś na rzeczy, bo autentycznie non-stop jak stoję, mam uczucie, że muszę kontrować tą stabilizację, bo gdybym się rozluźniła, to prawdopodobnie bym się przewróciła. Może faktycznie to już starość. Pierwszy napotkany amerykański kotek. O! Cześć! No dzień, o Boże, jaki jesteś fajny! Przyjechali wujkowie! Cześć! No dokładnie. I jest motywacja, żeby następnym razem się złapać. Fajnie. Udało się spotkać z rodzinką z Ameryki. Przez ostatnie lata to oni przyjeżdżali do Polski. No i tym razem, co prawda oni godzinę drogi od samego centrum, gdzie mamy hotel, ale fajnie, że się udało. A teraz Nowy Jork przemienił się w Gotham City. Kurde, każdy Polak, co tu jest ciekawy ogólnie. Tutaj pani wyszła z tego hotelu, przecież to jest materiał na jakąś, nie wiem, mogłaby dubbing robić w jakichś filmach. Albo grać w ogóle w filmach, jest tak charakterystyczna. Poznaliśmy właśnie znajomą mojej cioci, którą pracowała razem w hotelu, które z tego samego miasta w Polsce. Okazało się, że rodziły na tej samej porodówce, a poznały się dopiero w Nowym Jorku i właśnie przyszła do nas się przywitać. No niesamowita persona, rozmawialiśmy właśnie o tym, że tak gdyby większość tych osób charakterystycznych zaczynało na YouTube, to w ogóle wielkie kariery wróżone. To by nas wygryźli, także dobrze, że tutaj są.